Czyli my chcemy mieć takie gałeczki, żeby to wszystko przestawiać, ale jednocześnie chcemy zabronić całemu wszechświatowi, poza nami, tymi gałeczkami ruszać. Ale ty musisz powiedzieć mi teraz, czy jesteś tą falą, czy tą falą, bo ja z tobą oddziaływuję i to wymusza na tobie decyzję. Nie możesz tak się ciągle unosić w tej nieokreśloności. Patrzę na, na całą ewolucję fizyki w taki sposób, że my coraz bardziej sobie uświadamialiśmy naszą rolę jako obserwatora w opisie wszechświata. Porozmawiamy dzisiaj o czymś, co Charles Bennett, jeden z pionierów informatyki kwantowej, współtwórca idei teleportacji kwantowej, nazwał, chyba nawet nie sam on nazwał, tylko usłyszał ten termin, na naparem czarownicy z szumu medialnego i nadziei. O czymś, co technicznie rzecz biorąc wygląda trochę jak instalacja do pędzenia bimbru albo jak lodówka, czyli o komputerze kwantowym. I gościmy dzisiaj w studiu Pulsara doktora Rafała Demkowicza Dobrzeńskiego, specjalistę w tej dziedzinie. Dzień dobry Państwu, witam. Co to jest? Co to jest ten, ten napar czarownicy, a, przepraszam, napar czarownicy, eliksir? Co tam się kotuje w tym eliksirze? Rzeczywiście jest tak, że dzisiejsze komputery kwantowe, jakby się zobaczyło, to... Mogą przerazić swoim ogromem i złożonością, bo nie są to ładnie opakowane pudełeczka, takie jak komputery, które mamy na biurkach, tylko w zasadzie są to ciągle takie prototypy czyli bardziej urządzenia laboratoryjne, które fizycy nazywają komputerem na potrzeby czasem medialne, czasem popularyzacji, czasem, żeby uzasadnić swoją pracę nad fizyką, którą tam badają, ale to są ciągle prototypy. Bardzo im daleko do urządzeń, które robią coś praktycznego dla nas, chociaż w zasadzie mogą robić. Przede wszystkim czym jest komputer kwantowy i czym się różni od komputera, który nazywamy klasycznym, który mamy na biurku? Różni się tym, że wykorzystuje podstawową własność fizyki kwantowej, mówiącą, że jak pewien układ fizyczny może istnieć w jakimś stanie A, albo w jakimś stanie B, to może istnieć też jednocześnie w stanie A i B, albo C i D, i E i F, i G i tak dalej. Czyli mechanika kwantowa nam, y, można powiedzieć, zwielokrotniła świat, bardzo go skomplikowała, ale dzięki temu dała nam zupełnie nowe możliwości. Bo tak jak liczymy na komputerach naszych klasycznych, to wszystko liczymy za pomocą bitów, czyli wielkości, które przechowują nam zera i jedynki. I wszystko, co widzimy, wszystkie ładne obrazki, muzyka, to są wszystko zera i jedynki. No a komputer kwantowy to jest coś, co może przechowywać też zera i jedynki, ale może przechowywać takie. Zero, jedynki też, czyli coś, co nie jest ani zerem, ani jedynką, tylko coś, co jest takim rozmytym stanem, który nie ma dobrze określonej logicznej wartości, albo, może lepiej powiedzieć, ma nieskończenie wiele różnych wartości, które pozwalają nam wykonywać znacznie więcej operacji na tych obiektach. I w szczególności, jeśli mam kilka takich kwantowych bitów, czyli to nazywamy kubitami, to. Zamiast, tak jak klasycznie, przygotować sobie te bity, na przykład taki ciąg 11001, 1, 0, 0, 1, który coś nam tam zapisuje, jakąś liczbę albo, nie wiem, nasze imię albo coś, to jeśli to są kwantowe bity, to ja mogę zapisać je w takim stanie, że to będzie 11011, 1, 1, 1, ale jednocześnie będzie 0000, 0, 0, 0, 0. no i tak wszystkie w zasadzie możliwości tych zer jedynek mogę jednocześnie przygotować. I mieć taki jeden stan, który nazywamy stanem splątanym, na przykład, nie wiem, tysiąca kubitów. Jeśli ktoś by sobie był w stanie przygotować taki stan tysiąca kubitów splątany, to tam by mógł zapisać dwa do tysiąca liczb. No nie wiem, ile to jest do końca, ale bardzo dużo. Nie chcę teraz strzelać. Czy to więcej niż liczba atomów we wszechświecie, Zdaje ale. Wydaje się, że ale, więcej. Ale tak? raczej tak. Mógłby przygotować taki stan. I teraz, jeśli mielibyśmy urządzenie, które może wykonywać pewne obliczenia na tych liczbach, czyli na tych kubitach. To wpuszczając taki stan kwantowy do tego urządzenia, możemy jednocześnie wykonać obliczenia na wszystkich tych liczbach. Zamiast robić tak jak normalnie, że musimy wpisać jedną liczbę, poczekać na wynik, wpisać drugą, poczekać na wynik, to możemy wpuścić taki jeden stan kwantowy, taki super splątany stan kwantowy i w jednym kroku wykonać obliczenie na tych 2 do 1000, czyli tam biliardach, biliardów wariantów wykonać takie super zrównoleglenie obliczeń. George Johnson, amerykański dziennikarz naukowy określił to mianem chodzenia na skróty przez czas. Niektórzy mówią o tym, że wykorzystujemy wiele wszechświatów jednocześnie istniejących, bo pewne interpretacje mechaniki kwantowej Opisują tę superpozycję jako istnienie, właśnie wielu wariantów rzeczywistości, w której możemy się znaleźć. No, to już jest, powiedzmy, interpretacja. Natomiast na pewno faktem fizycznym jest to, że te wszystkie stany jednocześnie możemy procesować. Mm. Czyli, tak jakbyśmy mieli ogromną ilość procesorów, które równolegle wykonują obliczenia. I to jest rzeczywiście fascynujące I, i to jest ta wielka obietnica, którą dają komputery kwantowe dla tych, którzy by chcieli wykonywać bardzo, bardzo dużo obliczeń na raz. Żeby podkręcić emocje, załóżmy teraz roboczo, że te obietnice zostają spełnione, takie komputery uniwersalne, bo też pewnie należy dodać, że są, że są komputery uniwersalne oraz komputery nie do końca uniwersalne, ale załóżmy, że taki komputer uniwersalny powstaje kwantowy, co się dzieje ze światem? Znaczy przede wszystkim, przede wszystkim najpierw się staną rzeczy straszne. <noise> to znaczy wszyscy w zasadzie stracą, no nie wiem, czy, czy powiedzieć, że stracą swoje pieniądze, skąd? Ponieważ większość szyfrowania, które używamy dzisiaj w internecie i którym na przykład szyfrujemy numery naszych kart kredytowych, czy haseł, kiedy wchodzimy do banku, wchodzimy do sklepów internetowych, Używa protokołu szyfrowania, który bazuje na tym, że bardzo trudno jest rozkładać duże liczby na czynniki pierwsze. I nawet nie wiedząc tego, jak mamy tą kółeczkę w przeglądarce, to my wierzymy w to, że trudno jest rozłożyć liczby na czynniki pierwsze. Więc nawet jak ktoś nie lubi matematyki, to jednak musi podziękować jej, że rzeczywiście wydaje się, że rozkładanie liczb na czynniki pierwsze jest bardzo trudnym zadaniem matematycznym. I dzięki temu jesteśmy bezpieczni w internecie, przynajmniej. W tej podstawowej warstwie, jeśli przestrzegamy pewnych reguł, to jesteśmy bezpieczni z naszymi hasłami, ale komputer kwantowy, właśnie jednym z jego takich naj, y, najbardziej wyjątkowych, najbardziej takich, można powiedzieć, spektakularnych przykładów zastosowań, to jest to, że potrafi rozłożyć gigantyczne liczby na czynniki pierwsze w czasie błyskawicznym. W zasadzie w takim samym czasie, jak mnożymy liczby, to on potrafi rozkładać na czynniki pierwsze. Każdy czuje intuicyjnie, że pomnożyć dwie liczby jest w miarę prosto. Nie wiem, 10 razy, tam 15, 150, ale jak mamy jakąś tam liczbę 1734, może 4 tak łatwo, ale jak 37 to już znaleźć czynniki pierwsze, z których ona się składa, to trzeba troszeczkę pogłówkować, coś tam podzielić, sprawdzić. To trwa znacznie dłużej. Dla komputera kwantowego w zasadzie trwa to tak samo prawie szybko jak mnożenie, dlatego właśnie, że on potrafi w pewnym sensie wykonać te wszystkie operacje naraz równolegle. I od razu znaleźć te czynniki liczby bardzo, bardzo szybko, przeszukując w jakim sensie wszystkie możliwości. Ale rozumiem, że jakoś się chronimy na wszelki wypadek, na wypadek takiego totalnego krachu. Wszystkiego. Czy bierzemy to pod uwagę? Nie. Nie? W tej chwili nikt się nie chroni. Czyli znaczy, nie powstają jakieś <gryptografii> protokoły kryptograficzne, tak. które. Oczywiście, że są protokoły kryptografii kwantowej, ale jakby nikt ich nie wdrożył Aha. w masowej skali, tak żeby można było uznać, że teraz szyfrujemy jednocześnie tym i tym, i jak to padnie, to mamy to. Ale poczekajcie, nie. bo ja muszę po kolei. Mówimy, nikt, wszyscy, kto w ogóle jest odpowiedzialny za to, że taki komputer powstał, skąd on się wziął, no i dlaczego się przed nim nie chronimy? Znaczy, po pierwsze, nie powstał w sensie takim, żeby można go użyć do złamania tych szyfrów, więc tutaj wszystkich uspokoję, że największe komputery kwantowe, jakie istnieją dzisiaj, mogą wykonywać operacje na powiedzmy 50-60 kubitach. To znaczy, że można w nich zapisać liczby, no powiedzmy, rzędu milionów i coś na tych liczbach rzędu milionów robić. Podczas gdy takie liczby, których używamy do szyfrowania, to mają 1000 bitów albo 4000 bitów. Nie jesteśmy w stanie nawet na tych komputerach tych liczb, które byśmy chcieli użyć do łamania szyfrowania, zapisać te komputery są po prostu za małe. Tak? Mamy 50 bitów, a potrzebowalibyśmy paru tysięcy mhm. bitów. Więc w tym sensie jesteśmy bezpieczni. Dlatego nikt tego poważnie w tej chwili nie traktuje jako zagrożenia bezpieczeństwa, bo to jest jeszcze bardzo odległy moment. Natomiast w zasadzie wiadomo, jak to zrobić. Gdyby nie mieć tych 50, tylko parę tysięcy, to już by ktoś mógł zacząć czuć pewien niepokój, ale ciągle ja bym powiedział nawet nie tyle parę tysięcy. W zasadzie to powinniśmy mieć parę milionów mhm. Kubitów. Dlatego, że dochodzimy do najważniejszego jeszcze problemu z komputerami kwantowymi. Poza tym, że one potrafią liczyć rzeczy znacznie, znacznie szybciej, to są też znacznie bardziej wrażliwe na wszelkie zakłócenia otoczenia. Tak jak komputer klasyczny też popełnia błędy, i żeby nie popełniał błędów, musi mieć wbudowane tak zwane protokoły korekcji błędów. W swoim systemie. Wszystkie urządzenia, którymi się komunikujemy, telefony, komputery, wszędzie mają pewne takie testy, które co pewien czas są wykonywane, czy nie nastąpiła zmiana zera na jedynkę. Bo to się zawsze może zdarzyć. Te testy są robione non-stop i są korygowane w tym momencie błędy, wykrywane, jeśli coś się dzieje złego. I komputer kwantowy, jeśli miałby działać, dokładnie te same musiałby mieć wbudowane mechanizmy korekcji błędów. I my też wiemy teoretycznie, jak to zrobić. Ale musimy mieć do tego wystarczająco dobre komponenty i wystarczająco ich dużo. Czyli jeśli na przykład byśmy mieli parę milionów kubitów bardzo dobrych, to byśmy potrafili parę parędziesiąt tysięcy mieć kubitów już perfekcyjnych w mm -hmm. zasadzie, takich, na których możemy wykonywać te operacje, podczas dzisiejszych czasach mamy 60 kubitów nieperfekcyjnych. Czyli nie dość, że jakby nie mamy milionów, mamy kilkadziesiąt i one wciąż są niedoskonałe, i dopiero teraz jesteśmy na tym etapie, że próbujemy posuwać się dalej w ten sposób, że albo zwiększamy liczbę tych kubitów, ale ciągle mamy je niedoskonałe, ciągle mamy tam szum, i przez to bardzo trudno jest wykonać tam bardzo wiarygodne operacje, albo myślimy sobie, OK, próbujemy teraz robić może mniej tych kubitów, ale chronić je, czyli użyć innych. Kubitów, żeby chroniły te nasze kilka bardzo dobrych, i na nich wykonywać już takie operacje, troszeczkę bardziej kontrolowane, mądrzejsze i takie, które rzeczywiście będą wiarygodne, będą dawały wiarygodne wyniki. To o szumie, i o przyczynach szumu i o konsekwencjach szumu jeszcze sobie pogadamy. Wróćmy jeszcze do tego wątku optymistycznego. Jakby co by było, gdyby komputery się nagle pojawiły? Jakie korzyści by z tego płynęły? Nauka, czy nauka jako taka, matematyka, na przykład, sposoby dowodzenia, przeprowadzania rozumowania, czy to by w jakiś sposób pojawienie się takiego komputera by w tym pomogło? Od takiej strony dowodzenia to nie spodziewałbym się tutaj wielkich przełomów. Natomiast od strony nauki rzeczywiście byłoby jakby zupełnie nowa platforma do po pierwsze, wykonywania takich obliczeń, które bazują na przeszukiwaniu bardzo wielu wariantów, mm. na przykład rozwiązań. Ja podałem na razie ten przykład tylko z rozkładaniem liczb na czynniki pierwsze, który jest tym przykładem, można takim powiedzieć, destrukcyjnym dla, dla świata. Ale można jakby zaprząc komputer kwantowy również do takich zadań bardziej konstruktywnych, gdzie próbujemy przeszukiwać bardzo wiele wariantów różnych rozwiązań, na przykład układów, załóżmy, możemy to powiedzieć, cząstek chemicznych, które, które powodują, że teraz będziemy mogli Stwierdzić, jakie będą własności pewnych cząstek chemicznych, mimo że ich jeszcze nie zbudowaliśmy. Tak. Czyli byśmy mogli użyć komputera kwantowego nie tyle do takich czysto matematycznych obliczeń, ale moglibyśmy go użyć do symulowania układów kwantowych, przez to, że to jest po prostu układ, gdzie bardzo dobrze kontrolujemy pewne elementarne układy kwantowe. A w związku z tym możemy nimi symulować inne, bardziej złożone układy fizyczne, takie jak bardzo duże cząsteczki biologiczne. Czy pastwania białek na przykład, kształtowanie się tak. białek można było tak. w ten no sposób. No to, to każdy tam powie teraz leki i tak dalej. Tak, tak. No ja już nie wiem, czy to leki, ale no, <laughs> bardzo duże cząsteczki chemiczne, czy jakieś warstwy w ciele stałym, które mogą mieć bardzo dobre własności z punktu widzenia nie wiem, budowy pewnych nowych materiałów. I takie układy jest bardzo trudno symulować na zwykłych komputerach. Mhm. Przez to, że układy kwantowe, przez to, że mają te wszystkie właśnie stany gigantycznej ilości, to jeśli próbujemy je symulować na zwykłym komputerze, to nam zaraz pamięć się Wyczerpuje bardzo szybko. Przy naprawdę bardzo elementarnych układach. Wystarczy kilka atomów wziąć, i my już tego nie jesteśmy w stanie wiernie symulować. Więc to jest jakby druga ścieżka dla komputerów kwantowych, gdzie one może niekoniecznie będą rozwiązywać takie czysto abstrakcyjne, matematyczne zadania, ale bardziej będą dla nas taką platformą, żeby symulować inne układy kwantowe, gdzie komputery klasyczne są bezradne. Mm -hmm. Bo to zdaje się w ogóle był jakby punkt wyjścia, jeśli chodzi o ideę komputera kwantowego. Richard Feynman jego taka idea, że przyroda nie jest. Klasyczna jest kwantowa, więc jeśli chcemy się czegoś o niej dowiedzieć na takim poziomie zero, to musimy ją symulować też za pomocą układów kwantowych. Tak, tak, tak dokładnie tak. To jest taki słynny właśnie wykład Feynmana, gdzie on był, no, można powiedzieć, takim wizjonerem komputerów kwantowych, gdzie, gdzie sobie właśnie wyobrażał, że dlaczego my ten cały świat kwantowy wtłaczamy w te nasze schematy klasycznych obliczeń. Co powoduje ogromne trudności, i w zasadzie jesteśmy bezradni, żeby symulować wiernie układy kwantowe. Dlaczego nie opuścić tego klasycznego jakby świata i zostać całkowicie kwantowym, czyli symulować kwantowy świat kwantowymi urządzeniami? I wtedy możemy to zrobić znacznie, znacznie wydajniej. No, oczywiście, pod warunkiem, że te urządzenia mamy. Mieliśmy okazję kiedyś pytać profesora Marka Żukowskiego o to, czy zamierza zajmować się komputerami kwantowymi. On odpowiedział, Gdybym wierzył w szybko realizacji uniwersalnego komputera kwantowego, to już bym się tym zajmował i się nie zajmuję. To teraz pomówmy o tym, dlaczego tak się dzieje, że te komputery powstają tak wolno. Jakie są zasadnicze przeszkody? Jak rozumiem, można je podzielić na takie inżynierskie, czy techniczne, oraz takie teoretyczne. Być może czegoś nie wiemy o, o świecie, o mikroświecie. Od lat 90. ta idea komputera kwantowego. Jakby jest obecna w naszym świecie, i, i co pewien czas się ludzi się pyta, kiedy będą te komputery kwantowe, i oni odpowiadają właśnie za 20 lat. Na przykład. I w zasadzie już pewnie powinny być według niektórych przepowiedni. Są takie przepowiednie, które bazują na przykład na tak zwanym prawie mura. Prawo mura było sformułowane w latach 60., kiedy zaobserwowano, że no, udaje nam się miniaturyzować układy elektroniczne, i mur zauważył taką empiryczną własność no, że tak z grubsza co dwa lata tam dwa razy mniejsze są te układy. I jakby tak sobie teraz spojrzeć na nasze dzisiejsze układy scalone, które już są super zminiaturyzowane. Bo trzeba sobie uświadomić, że dzisiejsze komputery klasyczne są w pewnym sensie bardzo kwantowe. Pojedynczy drucik, jakbyśmy sobie wyobrazili, którym płynie prąd w naszych procesorach, to ma szerokość rzędu 100 atomów. Nie jest tak wcale daleko do takiego poziomu, gdyby ten drucik już składał się z jednego atomu, prawda? A to w jakim sensie można powiedzieć już jest prawie komputer kwantowy, przynajmniej z punktu widzenia takiej miniaturyzacji. No i prawo mura, jak traktować dosłownie i spojrzeć na dzisiejsze rozmiary i uznać, że co dwa lata nam się dwa razy zmniejsza, to powinno przewidzieć nam, że takie urządzenia, które operują na pojedynczych atomach, powstaną właśnie w 2040 roku. I wtedy właśnie pojedynczy tranzystor czy pojedynczy bit będzie przechowywany w czymś o rozmiarach jednego atomu. Więc tak sobie można przewidywać, oczywiście. Tylko prawo mura nie jest żadnym prawem, tylko jest po prostu taką obserwacją. Do której się trochę próbują firmy technologiczne stosować, bo myślą sobie, że jak, a no, oni pewnie też wiedzą o tym prawie mura, więc będą się starali zrobić ten procesor taki, więc my też musimy tak, żeby nie wypaść z rynku. Tak? I przez to się to trochę taka samo spełniająca przepowiednia. Ale oczywiście jest gdzieś ta granica i wcale nie ma gwarancji, że to będzie tak, tak szło, jak to prawo mówi. Natomiast nasze komputery są już bardzo, bardzo zminiaturyzowane. Do komputera kwantowego potrzeba jednak troszkę czegoś więcej jeszcze, poza samą miniaturyzacją. Nawet jeśli byśmy umieli zapisywać informacje w pojedynczych atomach, to moglibyśmy ciągle ją zapisywać w taki klasyczny sposób, czyli tylko przygotowywać na przykład atom w stanie podstawowym, kiedy on ma najniższą możliwą energię i w takim trochę wzbudzonym stanie, który ma troszeczkę wyższą energię i nazywać to 0 i 1, i w zasadzie już się cieszyć. Nie, nie chcieć nic więcej. I to byłby super zminiaturyzowany komputer, ale on ciągle by realizował taką filozofię obliczeń klasycznych, gdzie liczby są zerami, jedynkami, konkretne liczby zapisujemy, konkretne obliczenia wykonujemy i tylko jedno naraz. I chyba nie spełniałby tego oczekiwania czasu krótkiego, no, tak? Tak, znaczy tutaj mielibyśmy jakby znacznie więcej, moglibyśmy informacji upakować i. Okej, okay, no przez to, że byłyby mniejsze te procesory, to pewnie byśmy więcej ich jeszcze mogli tam napakować w tym naszym komputerze. I jakieś takie zrównoleglenie, tak jak teraz mamy w komputerach, że mamy na przykład 32. Rdzenie w procesorze, ale nie byłoby tego superkwantowego kwantowego zrównoleglenia, że wykonujemy rzeczywiście w jedne, jakby no można powiedzieć w jednej ścieżce obliczeń, wiele obliczeń naraz. To byłby taki super zminiaturyzowany klasyczny komputer. Natomiast żeby to był komputer kwantowy, to właśnie poza tym, że potrafimy przygotować atom w stanie 0 albo 1, czyli w takim na przykład stanie podstawowym i stanie wzbudzonym, to powinniśmy umieć go przygotować w tak zwanej kwantowej superpozycji. W takim stanie. Że atom jest jednocześnie w stanie 0 i 1 i co więcej kontrolować tą relację między tym, ile on jest w tym 0 i ile on jest w tym 1. I właśnie ten fakt bycia jednocześnie w zerze i jedynce, niestety, wiąże się też z tym, że taki stan jest bardzo wrażliwy. I tu dochodzimy do takiego pojęcia w mechanice kwantowej dekoherencja. Bo ta kwantowa superpozycja, właśnie stanu podstawowego i wzbudzonego, często też mówimy o tym, że to jest koherentna, Superpozycja, czyli takie nałożenie się dwóch stanów naraz na siebie. I jeśli ktoś chce sobie to wyobrażać tak bardziej klasycznie, to może sobie wyobrażać, że to jest takie nałożenie się fal na siebie, tak jakbyśmy mieli jedną falę na wodzie, druga się na nią nakłada, i one istnieją jednocześnie obie, tak? Woda faluje, jednocześnie jest tą falą i tą falą. I teraz kwantowo można tak myśleć. Oczywiście ta analogia nie jest jeden do jednego, bo fala na wodzie jest klasycznym obiektem i nie ma tych kwantowych własności, które na przykład powodują, że jak będziemy mierzyć tą falę, to nagle się okazuje, że to jednak realizuje się jedna z tych fal tylko naraz albo coś innego. Ale w mechanice kwantowej ta intuicja jest w miarę dobra, żeby sobie tak myśleć o tym, że to są takie jednocześnie istniejące fale. I teraz okazuje się, że, że jak mamy taką superpozycję, to otoczenie jest strasznie dla nas agresywne. To znaczy cały wszechświat, można powiedzieć, dybie, tak, tak. dybie na ten atom i chce go zmusić, żeby on się tak zdeklarował. Jak on ma energię w zasadzie? Jaką ty masz energię? Czy ty masz tą zero czy jeden? Czy tą podstawową czy wzbudzoną? I to jest... Niestety, właśnie zabójcze dla, dla tej kwantowej superpozycji, jeśli nie chronimy przed otoczeniem naszego, naszego układu kwantowego, że otoczenie wykonuje tak jakby ciągle pomiar mhm. na naszym układzie. Nawet jak nie chcemy tego. Czyli, tak jakby myśląc o tych falach na wodzie, właśnie pyta się: Ale ty musisz powiedzieć mi teraz, czy jesteś tą falą, czy tą falą, bo ja z tobą oddziaływuję i to wymusza na tobie decyzję. Nie możesz tak się ciągle unosić w tej nieokreśloności bycia tym i tym. I to jest podstawowy problem. Żeby zbudować komputer kwantowy. Z jednej strony, chcemy umieć kontrolować te układy my, czyli my chcemy mieć takie gałeczki, żeby to wszystko przestawiać, mm. ale jednocześnie chcemy zabronić całemu wszechświatowi poza nami, tymi gałeczkami ruszać. I to jest ten, w jakim sensie taki no, paradoks, tak? Z jednej strony, chcemy mieć możliwość oddziaływania z tymi układami, żeby na nich liczyć, ale z drugiej strony chcemy zabronić oddziaływania innym niepożądanym czynnikom. Teraz jak rozumiem, są różne szkoły patrzenia, takie różne kościoły mechanicy kwantowej. Niektórzy sądzą, że trudność z przeskalowaniem komputerów kwantowych, z osiągnięciem większej liczby kubitów wiąże się z tym, że nie znamy jakichś zasad, które rządzą światem w takiej skali między mikro a makro, a niektórzy sądzą, że to jest czysty problem inżynieryjny, że czegoś po prostu nie umiemy. Nie umiemy odizolować lepiej tego układu od otoczenia i że jak tylko się tego nauczymy, to uda nam się ten większy komputer stworzyć. A ty jak sądzisz, jak to, jak to jest? No ja raczej jestem w tej drugiej szkole, czyli szkole takiej, że nie dostrzegamy żadnych fundamentalnych praw, które by zabraniały tego, szczególnie, że widzimy, że postęp zrobiliśmy ogromny, jakby hmm. w umiejętności panowania nad pojedynczymi atomami. To naprawdę jest tak, że, że mamy układy, w których potrafimy kilkanaście atomów utrzymywać w takim właśnie stanie splątanym nawet przez sekundę, co jest gigantycznym czasem. No wydaje się, że to jest mało, ale w skali tej mikro to jest to gigantyczny czas i one przez sekundę istnieją właśnie w tej nieokreśloności swoich mhm. stanów i to kilkanaście... Atomów, które mamy ustawione w jakimś rządku w pułapce, i my naprawdę każdy pojedynczy atom możemy na niego świecić laserem i się go zapytać, czy on jest, czy nie jest. A jak nie chcemy pytać, tego zostawiamy spokojnie i w tej superpozycji istnieje, więc to jest gigantyczny postęp. I nie widać w tych układach jakiegoś szczególnego powodu, że to by miało się zepsuć, jak dołożymy 15 czy 20, to się psuje, bo na przykład te atomy zaczynają nam drgać, tak? tak. I wypadają z pułapki. No ale. No ale to jest właśnie coś, co ma charakter bardziej inżynieryjny niż fundamentalny. Nie widzimy nagle tam jakichś takich przejść fazowych, takich nagłych, nagłych zmian, tak jak nie wiem, woda zamarza nagle w zerze stopni. No to nie widzimy tutaj, żeby coś się stało takiego dramatycznego. Wydaje mi się, że... Że, że tutaj nie, nie, nie dojdziemy do jakichś zupełnie nowych praw fizyki, budując komputer kwantowy, które nagle nam powiedzą, stop, nie możecie tego zbudować, bo istnieje takie prawo, jak, jak prawa termodynamiki, to istnieje takie prawo zakazu zbudowania komputera kwantowego. Mhm. Wydaje mi się, że nie, chociaż oczywiście byłoby to oczywiście fascynujące i byłby to jak był to gigantyczny przełom w nauce, gdyby coś takiego nastąpiło, ale nie widzę, jakby przesłanek to jest za tym. Jedno z takich. Pięknych teorii, jak się wyłania świat klasyczny z świata kwantowego, jest darwinizm kwantowy, prawda? Jest coś takiego, tak. której teorią autorem jest Wojciech Żurek, Polak pracujący w Nowym Meksyku, w Los Alamos. Pewnie, że wspominałeś o tym podczas jednego ze swoich wykładów. Jak, jak to wygląda? Bo to jest taka, taka historia dość hmm, epicka. Problem z mechaniką kwantową jest taki, że to jest bardzo efektywna teoria w przewidywaniu. Rzeczywistości tego, co się dzieje z materią, światłem w naszym otoczeniu, ale ona jest filozoficznie niezwykle zagmatwana. To znaczy, ona w jakimś sensie takimi tylnymi drzwiami. Nas zmusiła, żebyśmy zaczęli rozważać filozoficzne problemy w fizyce. Bo w XIX wieku fizycy, można powiedzieć, bardzo tak naiwny mieli obraz świata. Traktowali go jako taki, taką scenę kuleczek. Mamy kuleczki, jakieś no fale, jakieś obiekty, które się zderzają, ze sobą przyciągają, odpychają. I że wszystko to jest taka scena, na którą fizyk może sobie tak patrzeć, jak taka istota nadprzyrodzona, która sobie tak wychodzi ze wszechświata. I tak patrzy na ten wszechświat z zewnątrz, prawda, jak taki, jak taki no, bóg, który, który patrzy zupełnie niezależnie, nie jest w tym wszechświecie. Fizyka kwantowa została sformułowana w taki sposób, że tam od początku jawnie występuje obserwator. Wszystko jest wyrażone w języku. Przygotuj układ kwantowy, zmierz układ kwantowy, dostaniesz taki wynik z takim prawdopodobieństwem. Tam od początku my jesteśmy jakby w środku, zanurzeni w tym wszechświecie. To jest dość niesamowite, że, że, że nie potrafiliśmy zbudować teorii innej, że w jakimś sensie przyroda nas zmusiła do takiego. Uczestnictwa. Taki, tak, do uczestnictwa w opisie, <laughs> że, że były pewne eksperymenty, których po prostu się nie dało opisać tym obrazem kuleczek zderzających się i obserwowanych w sposób taki zupełnie obiektywny. Przez taką istotę absolutną, hmm. tak? że, że jest opis, w którym jesteśmy zupełnie z zewnątrz. I to oczywiście spowodowało, że mechanika kwantowa stała się jedną z najbardziej takich kontrowersyjnych teorii w fizyce i najbardziej tak filozoficznie właśnie analizowano i powstało wiele interpretacji tej teorii właśnie, które z jednej strony próbują właśnie ratować ten, ten XIX-wieczny obraz, a z drugiej strony próbują odpływać w taką zupełną metafizykę. No jest całe spektrum tych interpretacji mechaniki kwantowej. Niemniej rzeczywiście mechanika kwantowa nam tutaj dała trochę do, do myślenia i z tego powodu trudno jest teraz powiedzieć, no dobrze, ale to mamy cały ten opis kwantowy, który jest bardziej fundamentalny niż fizyka klasyczna, no to jak się pojawia ten obraz klasyczny, który jesteśmy przyzwyczajeni, czyli właśnie tych kuleczek latających, które mają tą obiektywność. Taką, jak to byśmy nazwali, że obiekty fizyczne są obiektami, dla swojego istnienia nie potrzebują relacji z obserwatorem. No. Tak by można powiedzieć. Przez słowo obiekt coś takiego rozumiemy. I właśnie w ramach teorii kwantowej jest. Trudno tą obiektywizację tak łatwo uzyskać. I Wojciech Żurek właśnie zaproponował pewną matematyczną strukturę, która się pojawia w ramach mechaniki kwantowej, która, jak się jej przyjrzy, to rzeczywiście można o niej myśleć w taki sposób, że okej, okay, teraz jak patrzę na tą strukturę, to widzę, że pewne cechy układów kwantowych się obiektywizują, w tym sensie, że na przykład różni obserwatorzy to samo o nich powiedzą. I co więcej, nie będą sobie przeszkadzać. To znaczy to, że jeden coś zaobserwuje, to już nie zmieni u innych mm -hmm. tego, co oni obserwują. Pojawiają się takie struktury właśnie quasi-obiektywne. I teraz dla słów to się nazywa darwinizm. To jest taki już trochę, no znowu, pewien medialny tutaj klucz włożony, on ma jakieś uzasadnienie. Chodzi o to, że teraz w ramach mechaniki kwantowej istnieje jakby bardzo dużo cech fizycznych, które możemy analizować, ale tylko niektóre z nich się obiektywizują. Tak. Na przykład dlaczego cząstki klasycznie mają dobrze określone położenie podczas gdy kwantowo nie musiały, nie muszą wcale mieć dobrze określonego położenia. Wynika to z tego, że właśnie ta cecha położenie, ona się dobrze obiektywizuje. To tak znaczy, jest. jeśli cząstka ma dobrze określone położenie, to, tak jak mówiłem wcześniej, już ten cały inny wszechświat już jej tak nie dręczy, uh -huh, uh -huh. <laughs> już jej pozwala w tym być, ale jeśli, ona, ale jeśli ona z jakiegoś powodu nie chciała w takim stanie być, ta cząstka, tak, i była bardziej rozmyta w położeniach, to ten stan się źle uklasycznia, czy, czy właśnie obiektywizuje, i pod wpływem oddziaływań z resztą wszechświata, efektywnie ta superpozycja jest niszczona. Czyli już przestajemy móc tą cząstkę widzieć w dwóch stanach naraz o różnych położeniach, tylko ona będzie musiała się zdecydować, czy jest tu, czy jest tu. I jest właśnie uklasyczniony ten jej stan położeniowy, do tego, że to położenie będzie dobrze określone. Ono może nie być do końca z góry przewidywalne, gdzie ona się znajdzie, czyli element probabilistyczny się pojawi. Ale to będzie taka już czysta probabilistyka, tak jak mamy w fizyce klasycznej. okej, okay, coś jest, kostką rzucimy, to jest to albo to. My nie wiemy, co wypadło, ale coś jest. A są jakieś inne konkurencyjne hipotezy, jak się ten proces obiektywizowania znaczy, dzieje? No, trudno powiedzieć konkurencyjne, bo znowu, to jest pewien formalizm matematyczny, który można sobie napisać, i każdy się z tym zgodzi. Teraz można na te same wzory patrzeć z różnych jakby pozycji filozoficznych znowu. Mm -hmm. Można po prostu uznać, że okej, okay, to jest ten, ten nasz opis i on, on dla nas jest zadowalający i nie wchodźmy w to głębiej, ale ktoś może dalej drążyć i, i na przykład zwolennicy tak zwanej teorii wielu światów, Everetta, będą mówić, że tak naprawdę te wszystkie superpozycje istnieją jednocześnie i, I te wszystkie warianty wszechświatów istnieją jednocześnie, i te takie, gdzie wcale się to nie uklasyczniło, też istnieją, tylko one mają strasznie małą wagę w mm. tym istnieniu, i przez to z jakiegoś powodu nasza świadomość ich nie postrzega. To już wchodzimy w bardzo takie <laughs> grząskie, grząskie rejony, więc może już zostaniemy. A wspomniałeś o interpretacjach mechaniki kwantowej. Jak gdzieś tam na jednym końcu spektrum jest to zamknięcie rachu i Sabora, taki czysto pragmatyczny stosunek do mechaniki kwantowej, a na drugim końcu jest właśnie ta teoria wielu światów prawdopodobnie. A gdzie ty jesteś? Tak, jeszcze, jeszcze można powiedzieć, że jest trzecia. Ja bym powiedział, że to jest taki trójkącik Aha. trochę, ja bym powiedział, że te, te interpretacje są w takim trójkąciku. Właśnie te dwa rogi trójkąta to, to jest właśnie takie jedno czysto operacyjne. Po prostu liczymy, przewidujemy i tyle możemy zrobić, i więcej nie, nie wkładamy tutaj treści. Drugi to ten taki wielu światów, gdzie uznajemy, że ta kwantowa superpozycja to jest podstawowy byt i ona istnieje i daje nam te, te wszystkie alternatywy istniejące jednocześnie. A trzecia to jest tak zwana teoria parametrów ukrytych. To jest taka próba powrócenia do XIX wieku, czyli mm. powiedzenia, że mechanika kwantowa jest po prostu. Przybliżonym opisem niedoskonałym i my go użyliśmy, bo nie mieliśmy nic lepszego, ale jakby pogrzebać głębiej, to my wrócimy do tej dobrej, starej mechaniki klasycznej, tylko w nowym wydaniu. Tylko są pewne parametry, których my nie obserwujemy i dlatego się tłumaczymy jakimiś dziwnymi zjawiskami kwantowymi, a wszystko to jest tak naprawdę nawet może deterministyczne, takie dobrze określone, tylko my jeszcze do tego się nie dokopaliśmy. Tak? Więc to jest taki trzeci, można powiedzieć, wierzchołek trójkąta. Gdzie ja jestem. ja jestem? Ja jestem w tej interpretacji, która przede wszystkim. W środku, trójką, w środku trójkącika to to jestem. Tak. U, uciekasz wygodna od powiedzi, wygodna pozycja. Nie, chodzi o to, że tak. że Ja bardzo doceniam to, że, że mechanika kwantowa nas zmusiła do opisywania świata od środka. I wydaje mi się, że to jest jakaś głębia w tym. Także to nie jest przypadek. Nie jestem na tym wierzchołku. Teorii parametrów ukrytych. To, to tutaj na pewno nie jestem. Teraz, jak, jak mówimy, tam, właśnie pomiędzy tymi dwoma innymi wierzchołkami, no to ja w pewnym sensie jestem w tym miejscu, że, że raczej no, nie na co dzień roz, rozważam wszystkie filozoficzne warianty, więc w pewnym sensie no, też liczę i się zamykam. Ale z drugiej strony yy, chętnie, chętnie myślę o tym, że, że mechanika kwantowa jest taką teorią, która powiedziała nam, że. My jesteśmy zanurzeni w tym wszechświecie i teraz my po prostu możemy opisywać tylko nasze relacje z resztą wszechświata. I w tym sensie, na przykład, nie powinniśmy mówić, że atom jest, czy ma jakąś własność, tak po tak. prostu. I koniec, kropka. Tylko w zasadzie mówimy o tym, że teraz my mamy pewną relację z tym atomem. My go przygotowaliśmy, my go teraz zmierzymy. I tak naprawdę. Całość jest opisana jako pewna relacja obserwatora i obiektu. I teraz niestety pojawia się na końcu ten problem. No dobrze, ale to czy ja jestem też układem kwantowym, mm. jako obserwator? No i niestety tutaj w pewnym momencie musimy skończyć tą, tą opowieść, bo, bo my nie wiemy. I teraz możemy pójść do tej teorii wielu światów, która mówi, że tak naprawdę obserwator jest tam kawałkiem w tej superpozycji, i on postrzega resztę i ta świadomość w jakiś sposób. Istnieje i postrzega pewne wyniki, a jest pewnie inna gałąź, gdzie jest inny wariant naszej świadomości, który postrzega inne wyniki. Tyle tylko, że my jakoś czujemy ten jeden, i, i tu jest pewien, pewien taki kłopot, który, który nie, nie bardzo jest dla mnie przekonywujący. Więc ja po prostu pozostaję na tym etapie, gdzie uznaję, że, że jestem obserwatorem we wszechświecie, który opisuje ten świat od środka, ale niestety nie mam. Kompletnych narzędzi, żeby teraz opisać tę moją relację tak z zewnątrz. Tak. I teraz pytanie, czy to jest fundamentalnie niemożliwe? I tutaj można właśnie popłynąć w stronę tego, czy to jest związane w ogóle z istotą świadomości i tego, że, 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 że świadomość jest hmm, w jakimś sensie niemożliwa do opisania z zewnątrz, tak? że hmm. my ją czujemy, wiemy, ale teraz czy ktoś inny patrząc na nas widzi tą naszą świadomość, czy może do niej dotrzeć. No i tutaj dochodzimy już do takich weekendowych dywagacji, tak. Tak? Zastanawiam się, czy jest jakaś inna teoria naukowa, która byłaby tak wszechogarniająca, jakby tak bardzo zaangażująca obserwatora, czy włączająca obserwatora jakby w zakres tego, co jest badane. Chyba właśnie darwinizm, znaczy tylko teoria ewolucji jest czymś takim. Jakby na, na innym poziomie, to jest inna opowieść, ale ona też jakby obserwator jest jednocześnie uczestnikiem całego tego procesu, który opisuje. No tak, ale, ale tam jednak ten proces potrafimy... W jakiś sposób z niego się wydostać. I wydaje się, że, że tam nie ma takiego fundamentalnego problemu, żebyśmy nie mogli spojrzeć na teorię ewolucji jako, jako, jako taka super istota, która mówi, a widzicie, to tak było, tak było. I, no dobra, to i możemy w tak, tej tak szalce prawda? Petriego Bo jednak te bakterie tam. Tak. Ja, ja w ogóle patrzę na, tak na całą ewolucję fizyki w taki sposób, że my coraz bardziej sobie uświadamialiśmy Naszą rolę jako obserwatora w opisie hmm. wszechświata. Ja studentom taki zawsze robię wykład na mechanice kwantowej, taki 7 minut historii fizyki. Jak zaczniemy od Arystotelesa, to u Arystotelesa pojęcia fizyczne były absolutne. To był dół, góra, tak? Dół to tak. do środka Ziemi, góra od środka Ziemi. Mamy świat podksiężycowy, nadksiężycowy. I mamy absolutne pojęcie, na przykład ruch, czy coś się porusza, czy nie. To ma sens. Nie trzeba mówić według tego obserwatora. Po prostu coś się porusza albo nie. I teraz mówimy, że się porusza dlatego, bo tutaj jest lżejsze, to się unosi w górę, cięższe idzie w dół. Mamy absolutne pojęcia ruchu u Newtona i w takiej fizyce klasycznej uświadamiamy sobie i, i Galileusza, uświadamiamy sobie, że prędkość jest względna. Mówiąc o prędkości, mówimy, że prędkość względem obserwatora i w tym sensie obserwator się już pojawia w opisie fizyki. Musi się pojawić. Rozumiem, że prędkość nie ma sensu po prostu powiedzieć, co się porusza jakąś prędkością. Teraz powiem, no to zdanie jest bez sensu, bez powiedzenia względem czego się porusza. Więc sobie uświadamiamy, że w opisie świata musimy brać pod uwagę obserwatora. Przy czym fizyka klasyczna jest to takie dość łagodne jeszcze, tak? Bo to właśnie mówimy sobie, dobrze, dla ciebie prędkość jest taka, dla mnie taka, ja sobie przeliczę, teraz dodajmy te prędkości, odejmijmy i wszystko jest okej, okay, tak? I ciągle jakby mamy poczucie, że samo pojęcie prędkości jest w jakimś sensie absolutne, tylko wartości trochę są różne dla różnych ludzi. Ale później przychodzi Einstein i nagle mówi, no dobrze, ale poza tą prędkością to jeszcze dodajcie czas do tego, bo czas też będzie inaczej płynął teraz dla ciebie i dla ciebie. I w tym sensie znowu czas, który był absolutny, czy przestrzeń w sensie odległości... Staje się czymś, co znowu trzeba definiować według obserwatora. To jest kolejny krok. I teraz ostatni krok w rozwoju nauki, to jest właśnie mechanika kwantowa, która mówi, że to nie tylko chodzi o to, że Wy musicie teraz przeliczać sobie pewne wielkości fizyczne, że jak dla Ciebie czas jest taki, to dla Ciebie czas jest taki, a prędkość taka, to prędkość taka. Tylko samo powiedzenie, które wielkości fizyczne są dobrze określone, będzie zależeć od tego, w jaki sposób. Wykonujesz eksperyment, w jaki sposób się, można powiedzieć, podpinasz pod ten świat, tak? pod inne układy, że jak się podepniesz w pewien sposób z układem fizycznym, to możesz wtedy powiedzieć sensownie, że jego prędkość jest jakaś albo jego położenie jest jakieś, ale jak się podepniesz inaczej, to już nie możesz tego powiedzieć, możesz powiedzieć o czymś innym, ale nie jednocześnie o wszystkim. I, i to jest takie właśnie uoperacyjnienie, które własności fizyczne są dobrze określone. I to jest dla mnie taki. No gigantyczny jakby filozoficzny wkład mechaniki kwantowej w nasze rozumienie świata. A myślisz, że można jeszcze jakiś krok wykonać jakby w tym? Następny krok. A, a, na angażowaniu? No, bardzo bym chciał wiedzieć, jaki to byłby następny ten krok, ale nie mam pojęcia. Tak? Wydaje mi się, że to rzeczywiście jest gigantyczna zmiana taka światopoglądowa tego, jak mechanika kwantowa opisuje świat. I nie wiem, może ona jest błędna, może to jest właśnie ta ślepa uliczka, i niektórzy mówią, że musimy się teraz cofnąć, może to za daleko poszło. Ale nie mamy teraz jakby lepszej, lepszej alternatywy. A czym się zajmujesz, powiedz? jakie obszar mechaniki. Ja czy... się zajmuję zagadnieniem pomiarów kwantowych, ale no niekoniecznie od takiej strony bardzo filozoficznej, Aha. a bardziej od takiej strony, jak użyć układów kwantowych, żeby dokładniej mierzyć pewne rzeczy. Najbardziej spektakularnym przykładem urządzenia pomiarowego w dzisiejszym świecie. Są interferometry fal grawitacyjnych, czyli to są urządzenia, gdzie używamy światła, które leci sobie do dwóch luster w dwóch ramionach interferometru, i jak wraca, no to światło jest falą, w pierwszym przybliżeniu, i ta fala może się ze sobą nakładać w taki sposób, że się wzmacnia albo osłabia. Tak jak te fale na wodzie, brzuszki, górki z górkami albo górka z dołkiem, to się skasuje, a górka z górką się wzmocni. I teraz interferometr optyczny, czyli urządzenie, w którym rozdzielamy światło, a następnie łączymy, jest niesamowicie czuły na zmiany. Dróg, którym podróżuje światło, bo jeśli troszeczkę lustra odsuniemy, to wcześniej światło, które wracało i się wzmacniało z tą drugą wiązką światła, które leci z drugiego ramienia, teraz nagle się osłabia i zamiast rejestrować silne światło w naszym detektorze, nagle widzimy, że prawie nie ma światła, bo się kasują te fale i możemy w związku z tym wykryć ruch lustra w ramieniu interferometru z bardzo, z bardzo dobrą dokładnością. No, w takim, takim ekstremalnym przypadku, tak jak przesuwamy się o długość fali światła, to możemy całkowicie wygasić światło albo całkowicie je wzmocnić. A długość fali światła no to są setki nanometrów, czyli mniej niż jedna milionowa metra. No ale okazuje się, że to my nawet znacznie mniejsze ruchy potrafimy wykryć. To nie trzeba od razu się przesunąć tak żeby całkowicie wygasić to światło. Wystarczy troszeczkę się ruszyć i my widzimy małe zmiany natężenia światła. I dlatego detektory fal grawitacyjnych potrafią wykrywać ruchy lustre, które są znacznie mniejsze niż długość fali światła. I to znacznie, znacznie, znacznie mniejsze. Tak? Bo, bo okazuje się, że. Bardzo dużo. Dzisiejsze detektory fal grawitacyjnych potrafią wykryć sygnał, który porusza. Lustrami na odległościach, które są mniejsze niż rozmiar protonu. Aha. I to wydaje się niesamowite, ale rzeczywiście to jest mierzone. I dlatego dopiero kilka lat temu wykryliśmy fale grawitacyjne, bo fale grawitacyjne są niezwykle słabe, ponieważ jesteśmy daleko od źródeł tych fal grawitacyjnych. Na szczęście żadne czarne dziury nie, nie zderzają się blisko naszego układu słonecznego. Gdyby się zderzyły, to by bardzo łatwo było taką falę grawitacyjną zaobserwować pewnie by spowodowała spore zniszczenie. Ale w większości to są bardzo, bardzo odległe obiekty, i w związku z tym sygnał do nas docierający jest niesłychanie słaby. Cały program LIGO no, trwał 40 lat i w zasadzie przez większość tego czasu nie było żadnego, żadnej wykrytej fali grawitacyjnej. Ten program chciano zamknąć, bo wydawało się, że się nie uda nic wykryć. W końcu się udało, była Nagroda Nobla, i teraz wykrywamy kilkadziesiąt zdarzeń rocznie. W tych urządzeniach używamy światła które pozwala nam bardzo dokładnie mierzyć. I teraz czym ja się zajmuję? Bo to metrologia, była... metrologia kwantowa, tak, tak to właśnie się nazywa. Metrologia kwantowa to jest taka dziedzina, gdzie próbujemy użyć układów kwantowych, żeby mierzyć coś najdokładniej jak się da. Okazuje się, że w, w takich urządzeniach standardowo używamy światła laserowego, które w jakimś sensie jest kwantowe, ale tak bardzo słabo kwantowe. Bo w takim świetle laserowym my ciągle nie wykorzystujemy pełnego potencjału tego, że światło się składa z fotonów, które są Obiektami kwantowymi i na przykład, które też można splątywać, tak jak te kubity w hmm. tych komputerach kwantowych. Ja jestem teoretykiem, więc ja się zajmuję nad takimi pytaniami. No dobrze, wyobraźmy sobie, że mam urządzenie, które potrafi mi wytworzyć dowolny stan światła. Tak, mam ileś fotonów, mogę je przygotować, jak chcę w takich stanach splątanych kwantowych jakich chcę to teraz czy ja mógłbym lepiej zmierzyć te fale grawitacyjne. No i okazuje się że rzeczywiście tak, ale oczywiście żeby odpowiedzieć na to pytanie i żeby to była ciekawa odpowiedź, muszę uwzględnić efekty dekoherencji, takie same które przeszkadzają komputerom kwantowym liczyć, to tak samo będą przeszkadzać temu światłu w bardzo wyrafinowanym stanie kwantowym mierzyć te ruchy luster. Niemniej okazuje się, że to jest znacznie bardziej realne do zrobienia niż zbudowanie komputera kwantowego. Co więcej, tak naprawdę zostało zrobione. Bo od 2019 roku detektor fal grawitacyjnych LIGO, znaczy te dwa detektory, fal grawitacyjnych LIGO w Stanach i detektor fal grawitacyjnych VIRGO we Włoszech, używa tak zwanych stanów ściśniętych światła, żeby polepszyć swoją czułość. Można powiedzieć, że to są właśnie stany, w których fotony są... Troszkę splątane. Mhm. Nie jakoś bardzo mocno, bo jakby były bardzo mocno, to by tam nie przeżyło, ale troszkę. I ten efekt jest obserwowalny. I to wydaje mi się najbardziej spektakularny przykład takiego praktycznego, jeśli ktoś detektory fal grawitacyjnych uważa za praktyczne urządzenia, praktycznego wykorzystania splątania kwantowego. I to już nie jest tylko takie opowiadanie. Tak? To naprawdę jest polepszenie czułości tych urządzeń wyraźnie. Tam 30% zmniejszony szum. W Czyli jesteś w stanie uprawiać jakby naukę, którą uprawiasz, bez tej nakładki filozoficznej. Jest to, jest to możliwe? No, ko konieczne w zasadzie, bo jakby ciągle uprawiać filozofię w pracy, no to można by w złym stanie psychicznym skończyć. To prawda. To wróćmy jeszcze do komputerów kwantowych. Gdybyśmy mieli powiedzieć, jaka jest zasadnicza techniczna przeszkoda w powstaniu dużych komputerów. Jakby trzeba izolować te kubity, które są w jakiś tam fizyczny sposób realizowane, od otoczenia. I to jest, jak rozumiem, zasadniczy kłopot. Tak. Ale poczekajcie, bo ja bym jeszcze chciała wiedzieć, czy istnieje już komputer kwantowy, czy nie? Istnieje. Istnieją komputery kwantowe, tylko zależy, co od nich chcemy. To znaczy, mogę mieć coś... Nie, no bo przepraszam, bo powiedziałeś, że nie udało się do tej pory zbudować... Dużego. Bo... Takiego A. wiesz, wartego wspomnienia. Znaczy, Czyli na razie są takie malutkie, tak? Są takie Które malutkie. Nie spełniają oczekiwań. I teraz, chociaż... pytanie, właśnie, I teraz pytanie: czy one robią cokolwiek sensownego? Czy one tak sobie po prostu są? Czy one są? tylko są, żeby pokazać, że można je zbudować? Czy one potrafią zrobić coś, czego nie potrafi zrobić ten laptop tutaj. Bo... No, w listopadzie jedna z firm się pochwaliła, że zbudowała komputer kwantowy złożony ze 172 kubitów. Że osiągnęła tak no. zwaną kwantową supremację, bo to jest też termin Ta. ciekawy Otóż do wyjaśnienia. To. I co to oznacza? To znaczy, jest to przełom, czy to jest jakiś nieokreślony etap w nieokreślonej historii, w której się znajdujemy? Te ogłoszenia to już się pojawiły, pierwsze takie ogłoszenia, to już się pojawiły dwa lata temu, kiedy Google. Ogłosił właśnie tą tak zwaną kwantową supremację i, i miał procesor 53-kubitowy wtedy. I to był ten moment, kiedy wydawało się, że właśnie oni już przekroczyli tą granicę, że. Pokażą cokolwiek, że ten, to urządzenie potrafi zrobić cokolwiek, nieważne, czy to jest mądre, czy nie mądre, ale coś, czego nie potrafi zrobić komputer klasyczny. To się nazywa właśnie kwantowa superwacja, żeby pokazać cokolwiek. To może być głupie obliczenie, które do niczego nie jest potrzebne, ale jeśli ono będzie wystarczająco trudne, to powiem ok. wreszcie nam się udało dojść do poziomu, że komputery kwantowe nie są symulowalne. Klasycznymi, bo jeśli komputer ma na przykład, nie wiem, 16 kubitów czy 20, to tak naprawdę dobry komputer klasyczny potrafi to wszystko zasymulować mm. w sobie. Dopiero jak to są właśnie 50, 60, 70, to rzeczywiście pamięć operacyjna, żeby przechować stan kwantowy 50, 70 kubitów, to już są petabajty i to już trzeba mieć całe boisko serwerów. I w 2000 to był 19 chyba tak jak Google ogłosił ten swój procesor IBM powiedział no dobrze ale 53 kubity to my jeszcze byśmy byli w stanie zasymulować na naszym tam superkomputer no, super super tak bo rzeczywiście tam te petabyte y oni mają. No i Google wtedy troszeczkę się musiał wycofać z tych swoich sukcesów, no że, no że okej, okay, dobrze, rzeczywiście, no troszeczkę może za wcześnie się pochwaliliśmy, że już to mamy. No i teraz właśnie przez te ostatnie 2-3 lata ludzie dokładali te kubity, żeby w końcu dojść do tej granicy, że rzeczywiście nie będzie można zasymulować tego na komputerze klasycznym, bo w pewnym sensie to jest nawet, można powiedzieć, łatwe, bo jak dodamy jeden kubit do 53%, Załóżmy tylko nie psując innych, to żeby to zasymulować klasycznie, to, byśmy, to musimy dwa razy większą pamięć mieć. Czyli jak ktoś miał boisko z tymi serwerami, a my dodamy mu jeden kubit, to on musi drugie boisko postawić. Więc w tym sensie rzeczywiście ta gra jest trochę nie fair dla klasycznych komputerów, bo bardzo łatwo jest je pokonać w jakimś sensie wymaganiami pamięci. Ale oczywiście to jest pod warunkiem, że jakość naszych kubitów nie. Nie psuje się, jak powiększamy. I to wcale nie jest takie oczywiste, bo technologia w tej chwili, w której buduje się większość komputerów kwantowych, to jeszcze właśnie może powiem, bo tak naprawdę każdy fizyk, w zależności od dziedziny, próbuje budować komputer kwantowy, no, może nie każdy, ale <gryw> dużo fizyków buduje komputery kwantowe z bardzo różnych układów fizycznych. Jedni próbują budować komputery kwantowe, używając na przykład tylko światła. Tylko fotonów. Mhm. I to w pewnym sensie jest bardzo dobry pomysł, bo fotony, jak lecą w próżni czy w prawie próżnia, w powietrzu, one bardzo mało oddziaływują. I w tym sensie zapisana informacja w świetle dość długo istnieje. Natomiast wadą fotonów jest taki, taka, że właśnie przez to, że nie oddziałują, to nie oddziałują ze sobą. I trudno jest zrobić bardziej skomplikowane operacje, takie jak właśnie bramki, które wymagają działania na wielu kubitach naraz. Druga skrajność, kiedy używamy. Układów nadprzewodzących, większość tych komputerów, które dzisiaj jest budowane, właśnie te, o których wspomniałaś, i, i Google, to, to są urządzenia, gdzie kubity są realizowane używając zjawiska nadprzewodnictwa. Co to jest nadprzewodnictwo? To jest zjawisko, gdzie prąd elektryczny płynie bez żadnego oporu elektrycznego. Czyli powiedzmy sobie, podłączałem baterykę i puszczałem prąd, odłączałem baterykę, on cały czas płynie. Zjawisko nadprzewodnictwa jest dlatego ciekawe z punktu widzenia obliczeń kwantowych. Że ono u swojej podstawy ma bardzo silny, to jest bardzo, można powiedzieć, silny efekt kwantowy, który obserwujemy w makroświecie, czyli mm. w naszym świecie klasycznym. To jest jeden z niewielu takich spektakularnych przykładów, gdzie coś bardzo kwantowego istnieje, mimo że już jest duża skala, tak. że, że to jest w dużej skali, że to są prądy naprawdę, które obserwujemy, a jednocześnie mechanizm jest bardzo kwantowy. Efekt bardzo jakby nietrywialnej struktury pasm energetycznych w, w materiale. I ludzie sobie uświadomili, że można dzięki temu, że to jest właśnie tak kwantowy efekt w skali prawie klasycznej naszej, to może to być dobry kandydat, żeby właśnie realizować komputery kwantowe niekoniecznie schodząc do tego poziomu pojedynczych atomów. I rzeczywiście te wszystkie procesory, które się buduje używając tych układów nadprzewodzących, to one można powiedzieć z punktu widzenia miniaturyzacji to nie są wcale bardziej zminiaturyzowane niż zwykła elektronika w naszych komputerach. Tylko muszą być schłodzone, tak żeby był efekt nadprzewodnictwa obecny. I tam można przygotować kubity, w których ta kubitowość, czyli ta kwantowość na przykład polega na tym, że mamy superpozycję, że prąd płynie jednocześnie w lewo i w prawo. Albo że ładunek elektryczny jest, albo go nie ma w jakimś miejscu. I to jest superpozycja kwantowa i ona istnieje przez no, na przykład... Milisekundę, tak, jedną tysięczną sekundę. I tu jest ten kłopot z tymi urządzeniami, że właśnie bardzo szybko zachodzi ta dekoherencja, bo to są jednak układy, po pierwsze, w miarę duże jak na standardy kwantowe, nie jakoś super odizolowane od reszty wszechświata, są schłodzone, okej, okay, ale ciągle tam są bardzo silne oddziaływania. W tym sensie możemy powiedzieć, że to jest coś takiego, jakbyśmy liczyli na komputerze, który będzie żył jedną tysięczną sekundę tylko. Ale no, pozytywne jest to, że operacje możemy wykonywać znacznie szybciej. Czyli możemy wykonywać operacje załóżmy co jedną, no powiedzmy miliardową sekundę. I w tym sensie możemy wciąż wykonać milion operacji w czasie tej jednej tysięcznej sekundy i może te milion operacji rzeczywiście już będzie na tyle da nam złożone obliczenie, że już klasyczny komputer nie da rady tego zrobić. No i w tej chwili właśnie to jest ten wyścig. Te przykłady, które teraz są jakby podnoszone i ogłaszane to są właśnie takie urządzenia, gdzie mamy dużo tych kubitów, już na tyle dużo, że klasyczny komputer tego nie może zasymulować. Tam ciągle jest bardzo duży poziom szumu, i błędów. To jest tak, że właśnie ta jedna, okej, okay, ta jedną tysięczną sekundę, coś tam się dzieje, ale w tym czasie też się coś psuje. Ale psuje się jeszcze, no powiedzmy, na tyle mało, że jest na końcu wynik, którego komputer klasyczny by nie był w stanie uzyskać. Tak. Jest jeszcze jedna rzecz, bo te kwantowa supremacja osiągnięte wykonują dość takie debilne, mówiąc krótko, tak. o, o, obliczenia, bo z komputerami kwantowymi jest tak, że one są, bądź będą, ale nie ma jeszcze algorytmów, jak, jak rozumiem, wielu, które można byłoby wykorzystać. No, znaczy algorytmów, znaczy tak, jest taka strona, to się nazywa chyba Quantum Algorithm Zoo mhm. i jak się tam wejdzie, to nawet można mieć wrażenie, że dużo jest tych algorytmów, bo tam pewnie paręset Oh. by się znalazło. Tylko problem jest taki, że ciekawe są te algorytmy, które dają bardzo duże przyspieszenie kwantowe. Czyli na przykład załóżmy, że klasyczny algorytm wykonując jakieś zadanie wykonuje to w czasie x, a kwantowy wykonuje w czasie pierwiastek z x. No i to wydaje się, że to jest dobrze. Ale to nie jest aż tak dobrze, bo nakład jakby dodatkowych trudności związanych z budową komputera kwantowego spowoduje, że prawdopodobnie ten zysk nie zarobimy na tym. Mm. Prawdziwy zysk kwantowy jest wtedy, kiedy to mówimy, że mamy zysk wykładniczy. Czyli jeśli pewna operacja klasyczna wymaga czasu. Nie x, tylko 2 do potęgi x, i wtedy to gigantycznie rośnie, a kwantowa x. I to jest właśnie przykład z rozkładem liczby na czynniki pierwsze. I jeśli mamy taki algorytm, to wtedy rzeczywiście to jest ciekawy przykład, i możemy mieć nadzieję, że to coś da. Więc takich algorytmów, gdzie właśnie mamy taki, taki zysk wykładniczy, jest mało niestety. Jest bardzo dużo takich, gdzie mamy jakiś zysk, ale teraz pytanie, czy on wystarczająco jest ciekawy, żeby w praktyce coś dał, to już jest właśnie niestety inna historia. Du dużo szumu jest wokół tych. I komputery mają problem z szumem, i my mamy problem z szumem informacyjnym wokół komputerów kwantowych. Ja na to patrzę w ten sposób, że dla mnie naj najciekawsze jest w tej całej dziedzinie to, że potrafimy rzeczywiście fenomenalnie w tej chwili manipulować pojedynczymi układami kwantowymi. Hmm. I, to jest, I to jest fakt, to jest gigantyczne osiągnięcie ostatnich 20-30 lat. Czegoś, co jakby twórcy mechaniki kwantowej w ogóle nie wyobrażali sobie, że my będziemy potrafili wykonywać pomiar na pojedynczym atomie. Cała mechanika kwantowa w swoich jakby początkach była formułowana w taki sposób, no dobrze, ale to my mamy pewne przewidywania kwantowe, ale obserwujemy pewne średnie wielkości uśrednione po milionach powtórzeniach, po milionach atomów i tak dalej. A dzisiaj dochodzimy do sytuacji, w której mamy pojedynczy atom i wykonujemy na nim pomiar, operację na jednej, jednym egzemplarzu kwantowym. Tak. Tak? I, I to jest ten przełom, i komputery kwantowe, jakby w pewnym sensie można powiedzieć, są przy okazji tutaj, bo, bo rzeczywiście, no jak to możemy, to możemy coś liczyć. Ale wydaje mi się, że jakby sam fakt opanowania tej technologii, nawet jeśli komputery kwantowe nie powstaną, to jest i tak gigantycznym osiągnięciem, bo, bo jeśli już to mamy, to możemy użyć tych układów. No niekoniecznie do tego, żeby rozkładać liczby na czynniki pierwsze, tylko właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej. Możemy użyć ich, żeby symulować inne zjawiska kwantowe. Możemy użyć ich właśnie jako takich czujników bardzo precyzyjnych, jak te fotony w interferometrze, a z kolei z atomami można użyć tych atomów w zegarach atomowych, gdzie de facto czas mierzymy w ten sposób, że patrzymy na czasy przejścia pomiędzy poziomami energetycznymi w atomach i teraz standardowo w zegarach atomowych używamy tą kwantowość w bardzo ograniczony sposób, bo znów nie wykorzystujemy splątania kwantowego, ale moglibyśmy to robić. Tak Jeśli potrafimy operować na pojedynczych atomach, to może się okazać że możemy teraz zbudować zegar atomowy, złożony z kilku atomów, które przygotujemy w bardziej wyrafinowanym stanie, lepiej kontrolowanym, i takie eksperymenty się robi. Tak? Mm. I, I pewne sukcesy na tym polu są. Podobnie moglibyśmy użyć ich, żeby były bardzo dokładnymi czujnikami pola magnetycznego. Więc to jest tak, jakby troszkę przeciągam do mojej dziedziny, tak? właśnie tej metrologii kwantowej. Ale można powiedzieć, że to istnieje dzięki temu, że mamy technikę operowania pojedynczymi układami kwantowymi. Możemy teraz zamiast liczyć. Też bardziej skupić się na przesyłaniu informacji. I to jest ta, ta inna jeszcze działka, o której tam w pewnym momencie wspomnieliśmy czyli kryptografia kwantowa, czyli używanie teraz układów kwantowych do tego, żeby przesyłać informacje w sposób bezpieczny. Czyli wykorzystać z kolei tą wrażliwość układów kwantowych dla czegoś dobrego. Czyli w tym sensie, że układ kwantowy będzie bardzo wrażliwy na jakiekolwiek niepożądane podsłuchiwanie przez jednostki, które, które nie chcemy, żeby podsłuchiwały. I w tym sensie, jakby układ kwantowy zostawia na sobie taki stempelek byłem podejrzany, nie byłem. I mogę tego użyć, żeby mieć taką jakby gwarancję, teraz mam bezpieczne przekazane bity, których wiem, że nikt nie podejrzał, bo gdyby podejrzał, to by coś było, tak? No i to jest idea kryptografii kwantowej z kolei. Byłoby uprawnione takie stwierdzenie, że ten komputer kwantowy to jest rodzaj takiego użytecznego mitu, jakby coś, co porządkuje myślenie, zapewnia finansowanie, nadaje pewną energię, dynamikę tej dziedzinie. Wydaje mi się, że w tej chwili ...to pełni taką rolę, chociaż, chociaż właśnie jest troszkę niebezpieczne, jeśli się za dużo jakby obiecuje, bo wiadomo, że jeśli się za dużo obiecuje i w pewnym sensie się tego nie da, to nagle całe finansowanie zostanie przerwane, no właśnie, tak. również tych rzeczy, które w zasadzie są ciekawe i, i ważne. Tutaj ten balans powinni fizycy też zachować, ale jak to ludzie... Czasami nie zachowują. Czytałem, że John Preskill, fizyk z Koltechu, mówił, to byłaby kwantowa zima, właśnie. Gdyby się w pewnym momencie okazało, że te komputery są no, nie, nie, nieosiągalne w ciągu nie, najbliższych 10-20 lat, finansowanie zostaje ucięte i następuje właśnie kwantowa zima, czyli brak możliwości realizowania projektów związanych z obliczeniami kwantowymi, z kryptografią kwantową w taki praktyczny sposób. I to, to jest ten, tak, ten problem. Tak, dlatego. Bardziej ja bym patrzył na całą dziedzinę i te osiągnięcia właśnie w naszej umiejętności manipulowania tymi pojedynczymi układami kwantowymi i, i szukania w ramach tej dziedziny właśnie ciekawych zastosowań. I to ogólnie ludzie to nazywają technologie kwantowe, niż tylko skupianie się na jakby samych, samych obliczeniach kwantowych. Tak? Bo czasami to jest troszeczkę jakby na wyrost, znaczy ludzie chcą właśnie pokazać, że coś liczą. Właśnie co, co klasycznie nie jest symulowalne, ale w zasadzie to, to nie jest nic ciekawego. To już jest tylko dokładanie elemencików, żeby ten układ zrobić duży, ale tam nie ma żadnej już koncepcyjnej nowości, czegoś takiego, co by było ciekawe, tak naukowo. To jest właśnie takie bardziej już inżynierskie dłubanie. Ale czy moglibyśmy wyobrazić sobie taką sytuację, że okej, okay, nie powstaje taki wielki komputer kwantowy, ale uczymy się zapanowywać nad niewielkimi układami kwantowymi? I czy możesz sobie wyobrazić taką sytuację, że małe komputery kwantowe zastąpiłyby komputery, którymi, te klasyczne, którymi się teraz posługujemy? Czy to w ogóle miałby jakiś sens? Raczej by miało sens w taki sposób, że tu byśmy coś podłączali takim kabelkiem. Tutaj by leżało takie mały taki dodatek. Do naszego komputera klasycznego, który na przykład by nam pozwalał szyfrować informacje dodatkowo, żebyśmy taki moduł taki kwantowy, który doczepiamy sobie, jeśli coś chcemy zrobić właśnie nietrywialnego, albo koprocesor kwantowy, który jak, jak chcemy symulować teraz jakieś, jakieś układy kwantowe, to mamy dodatkową funkcję, która się do niego odwołuje i w nim tam te atomy ewoluują w jakiś sposób i dają nam odpowiedź do naszej symulacji. Dodatkowy taki wspomagacz, ale tak jak mówię, w tej chwili to widziałbym właśnie takie dwa zastosowania. Jedna to kryptografia. Kwantowa, a druga to symulowanie innych układów kwantowych. Na razie ja to bym bardziej widział jako takie wyspecjalizowane zadania, ale wiadomo, że w przewidywaniu przyszłości nikt nie jest dobry, że najlepiej, przewidujemy, najlepiej nam wychodzi przewidywanie przeszłości. To zaczęliśmy od y, Charlie'ego Bennetta, zakończmy Charlie'em Bennetem. Charlie Bennett pracuje w ośrodku IBM pod Nowym Jorkiem. Jego koledzy budują z zapałem komputery kwantowe i tam się mówi tak, że... Być może jesteśmy na takim etapie, na jakim byli ludzie w XIX wieku, którzy latali balonami, ale o maszynach cięższych od powietrza jakby nie byli w stanie myśleć, znaczy nie byli w stanie czegoś takiego konceptualnie objąć. A samoloty pojawiły się, jak wiemy, na początku XX i, i sobie radzą. Może się pojawi taki kwantowy tranzystor, właśnie taki przełom jak w obliczeniach klasycznych, w tak. komputerach klasycznych, z lamp próżniowych przeszli na tranzystory i to spowodowało gigantyczne przyspieszenie. Bo te lampy ciągle się przepalały trochę jak te nasze kubity. I teraz jeśli byłby taki układ fizyczny, który z jednej strony potrafimy przełączyć i on jest super odporny i zaizolowany, a jak przełączymy inaczej, to możemy z nim się komunikować i on utrzymuje tą kwantową superpozycję. No taki kwantowy tranzystor, no to wtedy rzeczywiście poszłaby lawina. Ale nie wiem, czy powstanie. A teraz to jeszcze możemy. To jeszcze jeden <laughs> cytat na koniec. Mianowicie zaraz, miałem Feynmana znowu. Nauka to wiara w ignorancję ekspertów. No, tak. Dziękujemy ekspertowi. <laughs> bardzo dziękuję. Mieliśmy ogromną przyjemność no gościć doktora Rafała Demkowicza Dobrzeńskiego, fizyka z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękujemy. Karol Jałachowski. Katarzyna Czarnecka. Projekt pulsar.pl Dziękuję bardzo. My dziękujemy i zapraszamy za tydzień tradycyjnie. Do widzenia. Do widzenia.